Mamy kilka dobrych, no i niezbyt yy, pozytywnych informacji od Sony yy, odnośnie grania w gry PlayStation na PC. Yy, zaczniemy może od tej takiej dziwnej. Otóż ogłosili, że wychodzi God of War Ragnarok na PC. Premiera będzie miało 19 września tego roku. Zarąbiście. Świetna gra. Tylko jak sobie zajrzymy na Steama, to mamy tu taką uwagę, i tu taką uwagę na żółto. Że wymagane konto PlayStation Network, obowiązki, warunki, bla, bla. Tak, Sony zdecydowało się wypuścić go do na rok na i zmusić graczy do posiadania konta PlayStation Network, żeby w nią zagrać. W grę Single Player. Jest z tym sporo problemów. Raz, że PlayStation Network jest dostępne tylko w 69 krajach, które są wypisane na stronie PlayStation. I tak jak to miało miejsce z Helldiversami dwójką, kiedy. Zaczęli wymuszać na graczach posiadanie konta PSN, aby móc dalej grać w Helldivers 2 przez Steam'a. Yy, zaczęli usuwać kraje, których nie było na tej liście, z możliwości kupienia gry. Aktualnie na szczęście już jest to. powróciło to do takiego stanu rzeczy, w jakim było. Yy, dodali te kraje ponownie, wszystkie tutaj z listy, które usunęli, więc chociaż tyle. Ale to oznacza, że na Steamie. Kraje, które nie mogą legalnie założyć konta PSN, nie będą mogły zakupić gry. No bo skoro PlayStation Network jest dostępny tylko w tych 69 krajach, a na przykład w Wielkiej Brytanii, z tego co czytałem, wymagają na przykład zdjęcia dowodu osobistego albo prawa jazdy, żeby potwierdzić miejsce swojej rezydencji, miejsce zamieszkania, że się mieszka w kraju, w który, z którego się zakłada konto, no to... To, to dużo graczy może się okazać, że nie będzie miało dostępu do godowora Ragnarok. Po drugie, znowu tak jak miało to miejsce z Heldeversami dwójką, przy Heldeversach dwójce Sony tłumaczyło swoją decyzję zmuszenia graczy do posiadania konta PSN tym, że chcą, żeby ich dane były bezpieczne, mimo że Sony zostało zhakowane przez ostatnie parę lat już 7 razy i tym, że Będą mogli banować graczy po prostu. Także jak ktoś przejawia złe zachowanie w grze, gdzieś tam nie przestrzega regulaminu, będą mogli go po prostu zbanować, zbanować mu konto PSN i nie będzie miał wtedy dostępu do gry. Wiadomo, okej, okay, zrozumiałe, dobra. Tylko, że God of War Ragnarok jest grą single player. Więc po cholerę. Wymagają konta PSN do grania w grę single player, która nie ma żadnej absolutnie nul nada funkcjonalności online. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe. No niezrozumiałe oczywiście ze strony konsumenta, bo ze strony firmy jak najbardziej. Chodzi o sprzedawanie danych jakimś innym podmiotom, jak to każdy teraz robi, czy podniesienie sobie trochę cyferek na kwartalnym raporcie i pogłoskanie po główce inwestorów, żeby byli spokojni, że PSN ciągle mu przybywa gracze. No i oczywiście wprowadzenie użytkowników PC-ów do ekosystemu PSN. No to też ma swoje korzyści na pewno dla Sony, jakieś reklamy i tak dalej, tak reklamowanie swoich gier zachęcanie do kupienia PlayStation 5, więc... Ze strony PlayStation, Sony, to ma bardzo dużo sensu. Tylko, że to ma absolutnie zero wartości konsumenckiej. To nic nie dodaje konsumentom. Jest to tylko i wyłącznie na korzyść korporacji. I, no, mam wrażenie, że gracze nie muszą się na to zgadzać. Tak jak było to z Helldiversami dwójką, gdzie gracze się na to nie zgodzili i po prostu zjechali recenzję Helldiversów dwójki. Teraz je podbili ponownie, bo jednak Sony się wycofało z, z tej decyzji, żeby wymagać tego konta PSN. No, tylko mam wrażenie, że z God of War'em już nie będzie aż tak mocnego odzewu, jeśli chodzi o ten PSN. No, ponieważ, no, Helldivers dwójka. 2... Już wyszło jakiś czas przed tym, zanim zaczęli wymagać tego PSN, już miało graczy, miało bardzo zwarte community, które się wkurzyło i po prostu nie zaakceptowało tego stanu rzeczy. Godowo na rok dopiero wychodzi, więc mam wrażenie, że z tej decyzji się nie wycofają, eee, no ale jest to, jest, jest to bardzo głupie. No i nie dość, że to wymaganie konta PSN nie dodaje żadnej wartości konsumentowi, to jeszcze mam wrażenie, ją odejmuje. W User Experience User Interface, UX UI istnieje coś takiego przy sklepach e-commerce, czyli wszystkich. Online sklepach, żeby od wyboru produktu do finalizacji zakupu przez koszyk było jak najmniej wymaganych kliknięć, bo każdy dodatkowy krok, przez który klient musi przejść, może spowodować, że się rozmyśli. I nie wiem, kto wpada, wpadł na ten genialny pomysł, szczególnie przy grze single player, ale mam wrażenie, że to jest jeden z tych kroków: założenie konta PSN który jakąś część graczy może odtrącić od zakupu tej gry. Jakby nie, nie mówię, że to będzie jakiś duży procent, to nie będzie połowa graczy nagle zdecyduje, że nie kupi God of War'a na kompa. To, to będzie jakiś ułamek, to będzie 1%, 1 dziesiąta, 10, 1 setna może nawet procenta, ale nadal jest to kolejny punkt Tarcia, który może spowodować, że ktoś nie kupi gry, wręcz przeciwnie, zagra w nią innymi sposobami. Oczywiście do tego nie zachęcam, ale to, to są rzeczy, którzy gracze, którzy grają w gry za darmo, powiedzmy, tłumaczą sobie, czemu to robią. To jest dla nich kolejny argument, żeby po prostu założyć opaskę na oko. I ściągnąć sobie grę z innego źródła. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jakim się to sprzeda na pcecie. Ale przejdźmy teraz do może dobrych wiadomości, ponieważ na Twitterze możemy się dowiedzieć od Toma Warena, że, pozwolę sobie przetłumaczyć, zniknęła mi opcja nagle tłumaczenia Twitter, bo Twitter że Herman Hulst, który wkrótce zostanie współzałożycielem współzałożycielem, źle przetłumaczyło, co CEO, współprezydentem, powiedzmy, który zostanie współdyrektorem, może tak, Sony, do spraw PlayStation, opowiada o pierwszym dniu premiery na komputerach osobistych. Gry z usługami na żywo będą pojawiać się z dnia na dzień na PS5 i PC, ale gry narracyjne dla jednego gracza mają zachęcić właścicieli komputerów osobistych do grania w sequele na konsoli PlayStation. Dobra, tłumacząc to z tłumaczowego polskiego na polski, głównie chodzi o to, że gry, które będą w jakimś stopniu live service, wszystkie online strzelanki i tak dalej, będą wychodziły pierwszego dnia podczas premiery też na peceta, ale gry single player czy tam narratywne będą zaprojektowane tak, aby właściciele pecetów grali w następne części, w sequele już na konsoli. Czy to oznacza, że będą wypuszczać pierwsze części gier na PC, a następne do, tylko na konsole, czy na konsole po prostu będą z opóźnieniem wychodzić? Mam wrażenie, że to drugie, że będą wychodzić na konsole po prostu po sześciu miesiącach roku dwóch latach. God of War Ragnarok w końcu wychodzi na pecety po dwóch latach od swojej premiery na PlayStation 4 i 5, więc będzie sobie trzeba trochę poczekać jednak na gry single player od, od Sony, ale mam wrażenie, że to jest krok w dobrą stronę, bo ewidentnie im się to nie sprawdza. Ewidentnie mają niemałe problemy ze sprzedażą gier na same konsole, bo, tak jak możemy się dowiedzieć od Square Enix, ich ostatnie dwa lata sprzedaży były tragiczne. Na Bloombergu pojawił się artykuł, którego nie mogę pokazać, bo nie mam jednak subskrypcji, ale pojawił się artykuł, że Square Enix ma kłopoty finansowe, bo gry, które wydawali z czasową ekskluzywnością na PlayStation, bo mieli taką umowę z Sony, sprzedawało się dobrze, jednak poniżej oczekiwań. I dlatego wycofują się z ekskluzywności tej czasowej dla Sony. Jedyne, czego się obawiam, to że jak będą wypuszczać te gry single player i live service na PC-ty, skończy się tak jak z God of War Ragnarok, czy z Helldiversami 2 i będą wymagać tego konta PlayStation Network, które może po pierwsze odciąć wielu osobom dostęp do tych gier, Spoza tych 69 krajów, a po drugie zmusi graczy do czegoś, co im nie da żadnych korzyści. Tak? To to jest podejście jednak dość antykonsumenckie i absolutnie nie, nie dodaje żadnej wartości, tak jak już mówiłem parę razy. Tak? Sony ewidentnie stara się badać ten rynek. Zobaczymy, jakim to wyjdzie, chociaż mam wrażenie, że gracze są już dość. Podirytowani tym, że ciągle muszą zakładać gdzieś konta. Jakieś Ubisofty, jakieś IEA, jakieś inne konta psn -y, które są wymagane, żeby grać nawet w gry single player i podłączenie do internetu i jeszcze nie wiadomo, później co, sprzedawanie swoich informacji jakimś podmiotom. No jednak mam wrażenie, że mogą zmienić swój tor, szczególnie kiedy konsumenci zaczną głosować portfelem i swoimi pieniędzmi. Więc napiszcie, co myślicie o Sony wydawaniu ich gier na pc i tym, że gra single Player będzie wymagała konta PlayStation Network. Napiszcie w komentarzach, dajcie lajka, strzelcie suba i widzimy się następnym razem. I wbijajcie na streamy, nie? Tutaj na YouTubie. Tak parę razy w tygodniu sobie streamuję, nie? Tak, no, także no. Zapraszam, nie? No. Marka.